bardzo. Przekazuję mikrofon, bo widzę, że pan Tadeusz bardzo dobrze się czuje, jeśli chodzi o wchodzenie na scenę i robienie show. Także ja znikam, gdyż nie godzien. Proszę bardzo. Dwa wystarczą, tak. Bardzo nam chyba jest miło z Tadeuszem, że możemy was tutaj wszystkich gościć. Usiądziemy sobie może od razu. Ja jestem Michał Śledziński i będę prowadził to spotkanie. Jest to pierwszy raz, kiedy prowadzę jakiekolwiek spotkanie, więc... Pomóc ci? A to ja przepraszam, oczywiście. Usiądźmy sobie. Mam przy sobie troszeczkę notatek, bo Tadeusz, możemy sobie tak mówić oficjalnie po imieniu, bo my tak sobie w ogóle mówimy po imieniu już od paru dobrych lat i się troszkę już znamy, więc jeśli będę tutaj jakoś panował, to tylko ze względu na nerwy chyba. Jakie nerwy? Czy ten mikrofon tak działa? Działa. Jak nas słychać w ogóle? Takie 7 na 10? Dobrze, to ja zajrzę do tych moich notatek. Byłem na twoim fejsie, żeby zobaczyć, co ostatnio robisz. Wiem, że robisz nowy komiks, ale o tym za chwileczkę pogadamy, bo chciałbym zacząć od jednego bardzo ważnego pytania. Ile jest Tadeuszów Baranowskich w Tadeuszu Baranowskim? Bo komiks to jedna rzecz, jakby wszyscy ciebie z tego znamy. Malarstwo jest twoją wielką miłością, można powiedzieć, czy spełnioną, czy niespełnioną, jeszcze nie wiem, może do tego dojdziemy. Ale również projektant graficzny. Jak w sobie, bo i na pewno jeszcze więcej, więc jak sobie radzisz z tymi wszystkimi Tadeuszami w tym jednym Tadeuszu? Nie wiem, od czego zacząć, bo właściwie jadąc tutaj jechałem na spotkanie i na imprezę, która w gruncie rzeczy... Gdybyś mógł bliżej troszeczkę... Z tymi komiksami może mniej ma troszeczkę do czynienia. Natomiast tak, jak sobie radzę? No, wiadomo, że lat przybywa. Mam tam jakieś problemy, znalazł mnie Michał tam, piękne miejsce takie było, leżanka, powiedziałem, tu leżę i on mnie stamtąd... No i Tadeusz faktycznie zabrał, leżał, dosłownie. Bo mam określone problemy. Natomiast generalnie, żeby, no nie chciałbym górnolotnie tak jakoś zasuwać, ale moje życie w zasadzie to było życie związane głównie z pracą. Praca była dla mnie najważniejszą rzeczą. Nieważne to było, która praca, ale ważna była dla mnie praca. Czy to były typograficzne prace, czy to były malarskie, czy to były komiksowe. Właściwie trudno powiedzieć, bo się zaniedbuję przez to jakieś życie prywatne, osobiste. Teraz wnuki, dzieci, dlatego że po prostu realizuję się swoją pasję i dzisiaj, gdy lekarze mi mówią, że pan powinien dać sobie święty spokój, nie powinien pan malować ani rysować, bo to pana doprowadziło do zguby, oprócz oczywiście lekarza, który mnie doprowadził do zguby. To ja się cały czas zastanawiam, to jaki jest sens życia takiego dalszego, kiedy nie można pracować. W związku z czym ja z uporem, raz się czując lepiej, raz gorzej, robię różne rzeczy. 11 lat temu się zaparłem, że już komiksów nie będę robił. Z takiego chociażby powodu, że po pierwsze, ja naprawdę się nie czuję jakimś doskonałym rysownikiem komiksowym. Cały czas uważam się, że jestem amatorem, bo czasy, kiedy to zaczynałem te rzeczy robić, to w zasadzie nie było żadnej takiej możliwości oglądania szerokiego świata, oglądania tego, co ludzie robią na świecie. Ja mam tutaj kolegów fantastycznych rysowników i ich bardzo szanuję i nigdy bym w życiu nie wystartował
do kolegi. Tatku, całe moje pokolenie, całe nasze pokolenie wyrosło między innymi z twojej twórczości. Jesteś naszym, jednym z naszych ojców. No powiedzmy, że miałem takie się ułożyło, tak życie się ułożyło, że w tej chwili występuję ostatnio bezustannie w charakterze baby z brodą pewnej ciekawostki, bo nie rysowałem, prawda? Ale wiem, że rysujesz. Jest dokumentacja właśnie, fotograficzna pracy nad nowym komiksem. Więc tak, jeszcze tylko powiem, że w zasadzie całe życie czułem się malarzem i wydawało mi się, że mam od cholery czasu na to, żeby do tego malowania wrócić. I spotykały mnie różne gorzkie takie spotkania, kiedy mi to wypominano, że wiesz, mówi, tak się dobrze zapowiadałeś jako malarz, a tak zszedłeś na psy, rysujesz komiksy. Takie miałem opowieści. No więc ja oczywiście chciałem do tego malowania wrócić. I no udało ja ci jestem, się. Ja jestem w tej sytuacji dosyć dla mnie komfortowej, bo ja nie produkowałem komiksów. Teraz jest taka moda produkowania komiksów, to znaczy musi się ukazać, prawda, żeby był rynek i te pieniądze płynęły do tych wydawców. Zatrudnia się 20 Chińczyków, którzy po prostu zasuwają kropka w kropkę przygody tam Avengersów czy kogoś i nie ma, bo to się musi sprzedawać. Zatraciła się zupełnie indywidualny charakter twórczości rysowników jako autorów, jako tych, którzy mają coś do powiedzenia, realizują na podstawie swoich jakichś doświadczeń, wykształcenia, swoich pomysłów. Nikt nie chce czekać półtora roku czy dwa lata, żeby taki Baranowski przez dwa lata narysował album, bo rysował wszystko sam, malował wszystko sam. Tymczasem narodził się taki rynek, że niekoniecznie trzeba było wystarczyło, że się samemu narysuje. Zawsze się znaleźli ludzie, którzy napisali. Mało tego, nawet scenarzyści potrafili rysować rysownikom podział na kratki. Także zupełne zatracenie indywidualnego stylu podejścia do sposobu rysowania. Znaczy ja myślę, że jest, wiesz, jakbym ci mógł wejść w słowo, to mówisz o typowym rynku komiksu, jaki mamy na przykład w Stanach Zjednoczonych. W Polsce nadal ten rynek nie jest tak wykształcony i wydaje mi się, że tutaj nadal autorski komiks tworzony przez jednego autora lub parę autorską, bo takie drużyny też znamy, jak Rafał Skarżycki czy Tomasz Leśniak, którzy od lat razem tworzą komiksy. Nie mogę powiedzieć, że produkują, no bo to nie jest produkcja. Komiksy, ale także filmy i książki, bo oni tak razem robią różne rzeczy. Ja myślę, że jeśli nawet ten rynek i takie amerykańskie podejście do komiksu w jakiś sposób dominuje w tym momencie, również przez produkcję filmową, to jednak jest miejsce i to jest także miejsce osobiście dla mnie, bo ja jestem bardzo, jesteśmy z tego samego plemienia, szczerze mówiąc, twórców, którzy no, lubią pracować sami tak naprawdę, że na taki komiks też jest miejsce i wydaje mi się, że wszyscy mamy chyba w sobie na tyle cierpliwości, żeby te dwa lub trzy lata na album Tadeusza na przykład poczekać, prawda? To są dwie różne sprawy. To jest tak. Ja nigdy w życiu nie spodziewałem się, że naprawdę, słowo honoru daję, że jak oddawałem 5 lat temu czy 4 lata temu człowiekowi, który postanowił, że zajmie się wydawaniem komiksów, to mu odradzałem. Powiedziałem, słuchaj, nie bierz tego, bo polegniesz. Ja będę miał poczucie jakiegoś dyskomfortu, że ty wydałeś ileś tam moich komiksów i one się nie sprzedały. Miałem krótką taką przygodę od Pruszyńskiego. Była propozycja drukowania. No już jakieś 10 lat temu, ale ja próbowałem jakieś sugestie dać, a oni mi powiedzieli, że proszę pana, my się znamy lepiej na handlu.
Więc ja jestem dosyć taki człowiekiem, który chodzi własnymi ścieżkami. Jestem dosyć wycofany z różnych powodów. I właściwie w momencie, kiedy weszła Europa na nasz rynek, zaczęto traktować licencje kupowane za 3000 zł, gotowców, które były wydrukowane, bo oni to pieczołowicie tam w tej Francji, Belgii, tam wszystko trzymają, prawda, te wyciągi. Były sprzedawane wydawcom polskim po 2000, po 2,5 tysiąca złotych. Zaczęto taką samą miarą traktować i nas. Ja robiąc komiks, żeby od razu było jasne, pierwsza wyjściowa cena, jaką ja za to zarabiam, to jest około 4000 zł za te parę lat, dwa lata pracy. Chwila właśnie wyjaśnienia, bo w Polsce naprawdę rynek komiksowy nie jest duży i polski komiks jest niszą w niszy. Więc jeśli od tatka usłyszycie jakieś stawki, to będzie miał rację, że to nie są najwyższe stawki, one są małe. To jest nadal praktycznie hobbystyczna działalność. Ja się cieszę, że ty o tym mówisz, bo na przykład my nie chcemy w ogóle o tym rozmawiać. Nie, no dlaczego? Chcę powiedzieć, że tak, było takie 10 lat, że ja po prostu nie miałem żadnej możliwości pracy. Nawet zwracałem się do dużego wydawcy, któremu nie wiem, co się w głowie nabździło, że ja będę nawet rysował za zaliczkę jakąś. Powiedzieli, że to się nie praktykuje w ogóle wcale takich rzeczy, bo mamy tutaj masę propozycji dużo tańszych, nikt nie będzie na to czekał. I miałem bardzo poważne po prostu zwyczajnie kłopoty życiowe. Musiałem się wyprowadzić z Warszawy, sprzedałem dom, żeby długi spłacić i było po prostu tak zwyczajnie, jak to u nas w Polsce. Teraz w czym jest, co się... Ale właśnie zmieniło się, prawda? No zmieniło się o tyle... Między innymi, przepraszam, że jeszcze ci wejdę słowo, ale zmieniło się o tyle też, że to miejsce, w którym teraz mieszkasz, inspiruje ciebie także w inny sposób, bo ja zauważyłem, że jakby fotografia stała się bardzo ważną częścią twojej twórczości w tym momencie. Ja wiem, że to robisz to bardzo hobbystycznie, wiem o tym, robisz to, bo to sprawia ci radość i czyni cię, wiesz, radosnym po prostu, no, ale... To jest prawda, tylko jeszcze chciałem załatwić tą sprawę tego powrotu takiego mojego niespodziewanego z tymi wszystkimi wznowieniami. Na czym ja w tej chwili, powiedzmy, w komiksie zarabiam? Dowiedziałem się niedawno, że mojemu znajomemu powiedział hurtownik, słuchaj, w jakiej nieprawdopodobnej ilości sprzedają się te komiksy, te wznowienia Baranowskiego w tej chwili. Ja o tym tak za bardzo nie wiem, w jakiej nieprawdopodobnej ilości, bo mogę tylko liczyć na podstawie umów, które mam podpisane na tam 1500 egzemplarzy, 2000 egzemplarzy, ale mogę powiedzieć, że osiągnąłem jakiś sukces wydawniczy, z mało znaczącym w tym momencie wydawcą, który nie chce dołożyć 5 zł do promocji. Popełnia wielki błąd, mówi, że jemu to starcza. Gdyby jednak za tymi sprawami pochodził, tak jak nasza księgarnia z Tomkiem Leśniakiem, prawda, sytuacja mogłaby się jakoś zmienić. W każdym razie ja w tej chwili liczę, że moich wznowień wyszło około 30 tysięcy w ciągu ostatnich 5 lat. To uważam, że na polski rynek... No jak na polski rynek, to jest całkiem ładna liczba. Jeszcze nie są to wszystkie, bo on tam dusi teraz, robi dużo kapitanów Żbików. Widocznie to się opłaca mu. Więc chwilowo tam zostawił praktycznego pana w takiej wersji bardziej rozbudowanej. Tam podpisał ze mną umowę już ponad 2 lata temu. Za pół roku kończy mu się ta umowa. I prawdę mówiąc, tak jak w każdym biznesie, jeśli już się mówi o pieniądzach, to trzeba mieć
ludzi, którzy potrafią przy twórcy, autorzy chodzić. No niestety my żyjemy w naszym kraju, gdzie wszyscy mamy tak mniej więcej równo. Każdy dba bardzo o siebie. Ja na przykład stwierdzam, że w środowisku malarzy Związku Polskich Artystów Plastyków, do którego ja wróciłem po 40 prawie latach, ponieważ w stanie wojennym związek był rozwiązany, tam również wszyscy walczą ciężko o kawałek chleba. Jednocześnie taki brak pieniędzy nie pozwala na robienie wielu ludziom wielu rzeczy, które podniosłyby prestiż tej sztuki. Na przykład ja robię bardzo takie obrazy konstrukcyjne, wystające na 15-20 cm od płótna. Musiałem pokonać pewne bariery związane, jak umieścić na płótnie coś, co tak wystaje i żeby to płótno się nie wypuczyło, nie wypadło. Natomiast widziałem, że amerykański artysta, który robi takie duże konstrukcje, on ma po prostu całą ekipę, która przy tym chodzi, która mu to pomaga robić. Ja gdybym miał dużą pracownię, prawdopodobnie mógłbym zatrudnić ludzi do pomocy. Niewykluczone, żebym przeszedł rzeźbę powoli. Jeśli nie widzieliście obrazów Tadeusza, to one faktycznie są zrobione z wielu materiałów. To nie jest malarstwo, do którego jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni, takie klasyczne, przedstawieniowe. No, jest to bardzo rozbuchana forma. Potrzeba tej głowy, żeby tworzyć w ten sposób. No, i to są ciężkie rzeczy. To są ciężkie rzeczy. Te obrazy są... Niektóre są ciężkie, ale ja cały czas pracuję nad techniką, bo muszę powiedzieć, że powrót do malarstwa po 30 paru latach przerwy, to się tak tylko wydawało mi, że to będzie łatwe. Wcale nie było łatwe. Zmieniły się techniki, farby. Okazało się, że było bardzo dużo radosnej twórczości, która już dzisiaj w miarę każdego miesiąca odkrywa się nowe rzeczy, postępuje ta praca do przodu inaczej, zbiera się doświadczenia. Natomiast no nie wiem, wszyscy wiedzą, nie wiedzą, ja to znowu o tych, no mam niestety problemy z nogami po źle wykonanej operacji. Ja po prostu nie mam okazji bywać, co dzisiaj jest niezbędne. Poznawać, bywać, nawiązywać kontakty. Przyjechałem tutaj, też ciężko mi było namówić. Tak, było ciężko. Jeszcze uciekam z różnych rzeczy. Muszę Państwu powiedzieć, że mam taki problem właśnie związany ze zdrowiem, a jednocześnie odwołam się zaraz do pracy. Że jestem zaproszony przez Francuzów w zimie tego roku na festiwal komiksu. Wszystko mi fundują. Łącznie z żoną. A czy jest pani... jest pani Anna tutaj. Pozdrowienia ze strony. I jest taki problem, że ja po prostu nie wiem, bo dzisiaj powiedzmy daję radę, a nie wiem, czy dam jutro. I teraz jak oni tam spodziewają się nie wiadomo czego ode mnie i nagle się okaże, że... Więc przestaję bywać i coraz bardziej skupiam się na pracy. A to może i nawet fajnie, bo te wieczory spędzone nad komiksem nowym. I właśnie mam pytanie, bo widziałem jedną rzecz na jednym ze zdjęć. Masz słuchawki w uszach. I to jest bardzo ważne, bo na przykład ja uważam, że muzyka dla twórcy nie tylko komiksowego, ale akurat twórca komiksowy bardzo dużo czasu spędza sam ze sobą przy stoliku. Do 5-6 godzin dziennie potrafi w ten sposób egzystować i bardzo często słucha setek godzin muzyki. Muzyka staje się, przynajmniej dla mnie, jest kolejnym narzędziem pracy nad komiksem, jakby jest kolejnym ołówkiem. Więc zadam takie pytanie, jak 16-latkowi, czego słuchasz wtedy? Tutaj muszę powiedzieć, są rozbieżne dwa zdania. Ja w momencie, kiedy pracuję nad planszą twórczo czy nad obrazem twórczo,
to mnie muzyka przeszkadza. Przeszkadza? A, to nie trafiłem, nie mogę się nie skupić, pomagam, bo jak ja na przykład słucham Bacha, a kończyłem kiedyś średnią szkołę muzyczną i sam grałem jazz nieźle, ragtime grałem. Tradycyjny jazz, bo to takie były czasy. Ale na klawiszach, tak? Słucham. Klawisze? Czy jeszcze inny instrument? Słucham. Klawisze? Tak, tak, klawisze. Na fortepianie, bo ja chodziłem do szkoły muzycznej, grałem na fortepianie, a potem chodziłem osobno do liceum muzycznego, osobno do zwykłego takiego liceum. Tam się zebrało paru chłopaków, bo to były lata, koniec lat 50. Początek, tak, koniec lat 50. A jazz był gorący wtedy. No to tylko było tak, jazz był z Radia Luksemburg, oczywiście. Było parę chłopaków, którzy gdzieś tam pokończyli jakieś szkoły muzyczne i myśmy stworzyli zespół jazzowy, którym się szantażowało panią od matematyki, bo w momencie, kiedy ona mówiła, że będzie miała potańcówkę, bo mieliśmy wtedy, liceum było męskie, i się zapraszało raz na kwartał do tych chłopaków liceum żeńskie, żeby sobie zobaczyli, jak dziewczyna wygląda, bo myśmy nic nie wiedzieli w ogóle wtedy, kompletnie. Jak ona wygląda, ja Boga kocham, nie wiedziałem. Cały czas żeśmy rozmawiali i gdzie to, co to tam jest. Tak zewnętrznie to widać było, ale to była tajemnica. No to jak pani mówiła, że słuchajcie, może byście tam, mamy wieczorek zapoznawczy, zagrali, to Baranowski powiedział, no tak, ale wie pani, ja dostałem ostatnie dwóje z matmy, to ja po prostu muszę się uczyć tej matematyki, bo mi ojciec nie pozwoli grać. No i strzeliłem sobie w kolano, bo ona zadzwoniła do mojego ojca, który nie wiedział, że ja mam dwójkę z matematyki i powiedziała, żeby się nie przejmował, bo ona mnie wyciągnie z tej dwójki, a ja przyszedłem do domu i dostałem bańki po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, no bardzo mi się to zmieniło w tej chwili. Generalnie to jest tak, że mam dosyć silną depresję związaną ze zdrowiem, więc jestem taki wycofany, niechętnie gdzieś się pcham, niechętnie. Gotycka muza, emo. Ale no z przyjemnością słucham muzyki klasycznej. Z muzyki spokojnej dosyć, nie wytrzymuję dłużej. Natomiast słucham jej wtedy, kiedy ja już tą główną myśl na planszy mam zrealizowaną. To znaczy, kiedy ja już wiem, że to już ma być narysowane. Czyli po szkicu na przykład? Bo teraz na przykład rysując album, bo jeszcze powiem, jak to z tym albumem wyszło. Półtora roku temu namawiałem pana Kaczanowskiego do tego, żebyśmy odtworzyli ciotkę Frubenz, którą kiedyś mi ukradł facet, który podawał się za wydawcę z Anglii, przyjechał do mnie, mieszkał u mnie, wziął, bo miał tam komuś pokazać i tego mi nie zwrócił. Wydawało się, że ta pozycja... Jakby dla wyjaśnienia, on ukradł twoje oryginalne plansze. Tak. 64 plansze. miał się potem zjawić i zresztą wszyscy to pewnie znają, żegnając się ze mną po tygodniu mieszkania u mnie, powiedział, wiesz, jakie masz zaufanie, ja bym ci to mógł ukraść. No i tak się stało, że on to ukradł i wydawało się, że to się nigdy już nie da zrealizować. I jak grzebiąc w teczkach, znalazłem negatywy czarnej kreski. Że jak kiedyś przed zrobieniem, malowaniem blaudruków, To też trzeba wyjaśnić też, więc to jest bardzo, bardzo szybko tak. Na początku jest rysunek kreską, po czym ten rysunek kreską był zamieniany na blaudruk, gdzie czarna kreska stawała się niebieską. Na to się nakładało kolor i dopiero na ten etap się nakładało przezroczystą kliszę z czarnym rysunkiem, z czarną kreską odwzorowaną jak najbliżej tego, co było w oryginalnej narysowanej planszy. Etap produkcji komiksu był dość skomplikowany swego czasu. Znaczy on był jeszcze długo kontynuowany, bo w momencie, kiedy ja w Belgii tam współpracowałem przez pewien czas z Intinem, to wszyscy tak robili. Rosiński tak robił. Tak się robiło do połowy lat 90. chyba. Tak się robiło. Natomiast w tamtych czasach na przykład nasze drukarnie nie radziły sobie. Ja rysowałem dużą planszę. Trzeba było zmniejszyć ją do małej planszy, do świata młodych. No to w związku z tym
to im się nie bardzo tam pasowało, trafiało się. Ja jak rysowałem do Tintina, to oni robili mi blaudruki ogrozo, jeden do jednego. Czyli ja mam teraz, odnalazłem niedawno blaudruki z Tintina, które są tej wielkości i gdzie są takie rzeczy, białe oczko przeze mnie zamalowane, bo wszystkie szarości i takie rzeczy muszą być na blaudruku zamalowanym. Tam musi być tylko kolor. Nie może nic być związane z czernią, że pod lupą, pędzelkiem, tam nie wiem jaki jest najcieńszy, kropeczka jest postawiona, wszystko precyzyjnie jest namalowane. Malowanie blaudruku zajmowało mi na przykład tydzień czasu takiego. Bo to, sam tak, kolor. Sam kolor, tak, tydzień czasu mi zajmował kolor. No nie mówiąc już o tym, prawda, pisaniu scenariuszy. Ja już powiedziałem, że do komiksów nie wrócę. Półtora roku temu, jak wyszła ta sprawa, on się nie dawał przekonać, a potem się dał przekonać. Ja miałem dużo diapozytywów, oryginałów. Było na podstawie tych diapozytywów możliwość odtworzenia dosyć wiernego tego, co ja malowałem. I wtedy znalazłem taką panią, która, ja jestem przyzwyczajony do pędzelka, akwarelki, tuszu. Nie znoszę malowania w komputerze, a jak maluję, to już zaczynam kombinować, jakby zrobić, żeby to tak troszkę było podcieniowane i wyglądało, żeby to nie były takie wlane równo. To zależy zresztą do czego, bo mogą sobie być wlane, ale jak się robi rzeczy malarskie, rośliny, kwiaty, liście, chciałoby się robić cienie, półcienie. I to jest możliwe przy malowaniu pędzelkiem, przy komputerze sprawia to dodatkowe problemy. No i ukazała się ta ciotka Frubenz, która była absolutnie lekceważona. Był to absolutnie komiks rysowany dla małych dzieci, bez żadnych ambicji tam takich nie wiadomo jakich, dla po prostu maluszków. To nie było wtedy w ogóle brane pod uwagę, bo to jest bolesne, bo to jest bardzo dobra seria dla dzieci i to jest bolesne też o tyle, że ona teraz chyba ma szansę wybić się, kiedy rynek komiksu dla dzieci w Polsce się rozbudował. Ona się świetnie sprzedała, połączona z drugą częścią, którą potem narysowałem, już dwa tomy. To się zamyka, może ona nie jest tak narysowana dobrze, bo na przykład teraz rysuję trzecią część. Wydaje mi się, że rysuję całkowicie inne. To jest ważne pytanie, czy przy trzeciej części też Anna pracuje z tobą? Na początku troszkę pracowała, ale potem się poddała. Kto się poddał? Ja właściwie mam taki, dosyć szybko robiłem szkice, żeby narysować. Nie miałem papieru. To też kolejny jest taki zajob tego mojego pokolenia. Ja miałem zawsze taki papier, który mi nie sprawiał trudności, że mogłem sobie drapnąć i rysować i on mi się nie rozlewał. Jest dzisiaj niemożliwe. Dzisiaj są papiery satynowane, błyszczące, fantastycznie wyglądające, tylko nie nadające się do rysowania pewnych rzeczy. Tu się zgadzam. Prawda? Zgadzam się. Zgadzam. No. Trzeba sprowadzać papier z Francji albo nawet z Japonii, i żeby teraz nadawał się do rysowania ręcznie. Dostałem taki papier, wydawało mi się, że będę mógł na nim rysować. I się okazało, że gdzieś linijka mi się przylepiła i mi maznęła. Ja próbuję drapać i już koniec świata jest. Bo się wałkuje pod spodem, pierwsza warstwa zeszła, pod spodem już jest wałek, nie można nic na tym rysować, jest mokre i w ogóle do niczego. Zrobiłem akcję na Facebooku, czy ktoś by mi taki papier z grubsza gdzieś kupił za granicą. Podałem konkretny symbol, wszystko to, co jest potrzebne. No najpierw był straszny rzut, że wszyscy mi pomogą, potem się okazało, że to nie jest takie proste nawet tam, kupienie tego papieru, bo dzisiaj się wszystko kupuje przez internet w określonej ilości. Nikomu się nie opłaca sprzedawać 10 arkuszy. Ja jak byłem w Belgii, to chodziłem do sklepu plastycznego i wybierałem sobie ten papier, kupowałem sobie tyle, ile mi było potrzeba. Teraz wydawało się, że kiedy jest nieograniczone są możliwości dla nas, dla plastyków, okazało się, że niekoniecznie, że są trudności. No więc wróciłem, wydłubałem stare piórko, które mi się kończy teraz po narysowaniu 10 plansz i szukam po szafach ze zgrozą. Miałem taką flakonik z piórkami, które kupiłem w latach 80., które mi pasowały idealnie.
Jeżeli ich nie znajdę, to będę miał problem. No w każdym razie znalazła się osoba, która podobno ten papier ma, tylko ma go w Słupsku. Przywiózł ktoś jej z Niemiec, ma go w Słupsku, jeszcze jest problem przywiezienia ze Słupska. Z Niemiec nie było problemu. Ze Słupska jest problem, bo się boimy, że nasi wożący kurierzy zrobią z tego jedną mokrą bagnę. No ale chcę powiedzieć tak, dlaczego wróciłem do tego komiksu? Ponieważ w momencie, kiedy ukazała się ta ciotka w Rubens i jakoś tak ludzie, moi przyjaciele, mam bardzo dużo tych przyjaciół moich komiksowych, oddanych naprawdę. Tadeusz, Tadeusz jest jedyną osobą na Facebooku, którą znam, która osiągnęła maksymalną ilość znajomych. Tam jest chyba 5000 i nie można jej przekroczyć. To znaczy, ja... 5000 znajomych. To ja się pochwalę, że mam stronę artystyczną, mam 4,5 tysiąca polubień, gdzie nie mam znajomych w ogóle, tam nie są moi znajomi. Ale z tymi znajomymi na Facebooku 5000, przecież każdy sobie zdaje sprawę, że ja nie mam ani zdrowia, ani czasu, żeby poświęcić czas dla tych 5000 znajomych. Co pewien czas ktoś mnie zaprasza, oczywiście dostaję komunikat, że nie może być zaproszony, ja też dostaję taki komunikat. I przeprowadziłem ostatnio bardzo ciekawe doświadczenie. Dostaję taką listę, że dzisiaj urodziny na Facebooku ma 30 moich znajomych. Ja im wszystkim składam życzenia, absolutnie. Po czym widzę, że zmalała mi ilość moich znajomych o 10 osób, ponieważ oni nie utrzymują ze mną żadnego kontaktu. Przypominają sobie, że to taki zawodnik jakiś, składa mi życzenia, ja go nie znam, nie pamiętam. I lista z 5000 zmniejsza się do 4990. Tak. Wtedy znowu przyjmuję nowe osoby. I dostałem bardzo, no ci, którzy mnie proszą na zasadzie takiej, bo... Są tak zwane czysto, czekają, przecież, wiadomo, czekają, aż ktoś się odkliknie. Mam wielu takich ludzi, z którymi nie mam żadnych interesów, na przykład jeżeli chodzi o malarstwo, którzy udostępniają na portalach zagranicznych moje obrazy, piszą entuzjastyczne recenzje, co na przykład nie zdarza mi się absolutnie na polskich portalach artystycznych. Jak ukazała się ciotka Frubenz, tak jakoś rynek się zmienił, to zostało dosyć ładnie wydane i ktoś napisał dosyć przyjemną taką recenzję pode mnie, co mnie tak mile pobudziło. To nie o to chodzi, że mnie podłechtało, bo nie mam nic takiego w sobie, co by mnie wbijało w jakieś, szczególnie jakąś dumę. I ja wtedy postanowiłem sobie, że spróbuję zrobić trzecią część książeczki dla dzieci. Nie będę wracał do tych znanych bohaterów, bo mogę tylko rozczarować. Napisałem dosyć zgrabny scenariusz. Wydaje mi się, że bardzo przewrotny, najlepszy z tych wszystkich scenariuszy dotyczących tych bohaterów. Przypomnę, że to jest seria o fruwaczkach. O takich małych tam ludzikach żyjących, no taki może nie jest to jakiś pomysł, ale w 80-tych latach były tam smerfy, kleksy, jakieś różne rzeczy. No jest to na pewno fajne nawiązanie do tego. Naoglądałem się tego w Belgii, tych różnych ludzików takich, pomyślałem sobie, że może ja bym coś takiego zrobił. No i półtora roku temu zacząłem robić szkice. W ubiegłym roku miałem trochę wystaw. Byłem bardzo zajęty transportowaniem, wożeniem obrazów. I pod koniec tego roku wróciłem i błyskawicznie zrobiłem szkice całej historyjki. Okazało się, że szkice, które biorę na bieżąco, teraz już po półtora roku wymagają poprawki. I niektóre szkice przed narysowaniem jeszcze raz poprawiam, tak konkretyzując różne rzeczy. I zacząłem w tej chwili robić na czysto. I może oczywiście każdy by rozpoznał, że to ja rysowałem i że nawiązuję, ale wydaje mi się, że lepiej rysuję.
Że lepiej rysujesz. Tak. Mhm. Ja, znaczy z tego, co ja widziałem, bo widziałem tylko fotografię, bo Tadeusza odwiedzimy ze stałym, znaczy nie ze stałym studiem, czyli z Human Arc, w którym pracujemy nad adaptacją filmową dwóch książek Tadeusza, bo jakby mamy do ciebie troszeczkę pytań i musimy po prostu przyjechać, posiedzieć z tobą, nie wiem ile, no tak, ile trzeba będzie. Ale rzecz w tym, że po tych zdjęciach, które widziałem i tam sobie przybliżałem te ptaszki, zauważyłem, że bardziej drapieżna stała się twoja kreska. Tak, jest bardziej przypominająca rysowanie wampirów. Właśnie. W tym kierunku to idzie. Bo pamiętamy, Tadeusza raczej z takich bardzo owalnych, tak, czystych linii, tak, które tak pięknie płyną po planszy komiksowej. Natomiast a w tym momencie jest naprawdę ostro. Tadeusz się stał ostry rysunkowo. No to psychiatra musiałby się wypowiedzieć, co oznacza takie teraz rysowanie, bo tak to trudno powiedzieć. Ale w każdym razie nie sprawia mi to jakiejś szczególnej trudności, oprócz samego siedzenia. Nawet muszę powiedzieć, sprawiło mi to pewną przyjemność. Było tu namawianie się od strony kultury gniewu, że oni by na przykład, że oni bardzo żałują, że jak parę lat temu się zwracałem do nich, żeby mi coś wznawiali, że oni nie podjęli dalszego ze mną dalszej rozmowy. No oprócz wampirów. Słucham? No oprócz wampirów, wampiry no tak, no bo akurat tam po prostu miałem umowy podpisywane. Bo Kultura Gniewu wydaje mi się takim wydawnictwem odpowiedzialnym, różnorodnym, ciekawym, nie myślącym tylko o tłuczeniu kasy. No to prawda akurat. I to mi się bardzo podoba u nich. Byłem namawiany do tego, żeby może przenieść, ale jestem związany jakimiś umowami w tej chwili. W pewnym momencie to się skończy, może Kultura Gniewu to przejmie do siebie jakieś różne rzeczy. No, ale na razie ta część trzecia Fruwaczków powstaje dla Ungryca. To znaczy, to jest tak. Ja myślę, że ja to do końca wakacji to skończę. Chciałem namówić Kulturę Gniewu. Było wydane takie wydanie wampirów, bezdomne wampiry w żółtej okładce, gdzie było takie trochę zrobione na siłę. Było mało plansz, dużo fajnych rysunków, rysowników, takie jakieś pożegnanie z wampirami, coś. Ja zaproponowałem, żebyśmy zrobili, jeżeli ja się z tym uporam, a zdrowie mi pozwoli, bo to przecież jest chyba tutaj najważniejsze. Jeżeli skończę tą historyjkę, a wydaje mi się, że jest przewrotna, chociaż trudno mi powiedzieć, to komu będzie pasowało. Jest bardzo przewrotna, zrobiłem rzecz. Chciałem zrobić do tego albumu, dorysować kilkanaście plansz takich, które by opowiedziały, jak to było z tymi wampirami, skąd one się wzięły, jak to było i to by mi wtedy zamknęło to w jakimś takim szerszym albumie, żeby nie było to takie przypadkowe. No ja na razie wspomniałem jednej osobie. No myślę, że tu jest jednak problem tego, no a ile to będzie rysowane i jak długo będzie trwało. Ciągle jest takie, a czy dożyjemy w ogóle takich rzeczy. W każdym razie chciałem powiedzieć tak, że chęć się we mnie pojawiła. Natomiast generalnie rzecz biorąc, powinienem siły, które jeszcze mam, powinienem skierować właśnie w tym kierunku. To właściwie powinienem skierować na pracę. Daje się jeszcze czasem namówić, no. Teraz będę na stadionie dziesięciolecia, też z wielkim trudem, ale postanowili, że mi pomogą, że mnie tam zawiozą, odwiozą. Czyli chodzi o targi książki i Festiwal Komiksowa Warszawa, który za tydzień. Nie wiem, co to miałoby znaczyć, mam to za tydzień, być honorowym gościem festiwalu na stadionie. Nie wiem, co to miałoby znaczyć. Chyba wezmę ten leżak, co tam leżał. To poduchy to jest świetny pomysł. Tak jak wspominaliśmy na początku, Tadeusz leżał jeszcze 5 minut przed naszym spotkaniem. Było mu dobrze. Jak żeśmy się spotkali, a on miał swoje sprawy, to powiedziałem mu, popatrz, tutaj leżę, jak będzie łatwo potrzeba, to mnie zawołasz. No więc
Sytuacja wygląda w tej chwili tak. Muszę mierzyć swój czas, zdając sobie sprawę z tego, co się dzieje obecnie ze mną. Z pracy nie zrezygnuję. Dla mnie zrezygnowanie z pracy oznacza śmierć po prostu. Nie ma w ogóle dla mnie innej możliwości. Będę, dopóki będę mógł, będę robił. Oglądaliśmy ostatnio taki film mojego kolegi, z którym byłem w Dziekance mieszkałem, rzeźbiarzem Pawłem Joczym, który w 1968 roku, jak była nagonka na ludzi innego wyznania, on wyjechał do Paryża i tam sobie jakoś tam radził, nawet jakieś rzeźby w Panteonie Sztuki w Paryżu robił. Bardzo ciekawy artysta. Nawet nie wiedziałem, bo długo nie miałem kontaktu z kolegami. I co się okazało, że oglądaliśmy z żoną film, że on parę lat temu został sparaliżowany. Ponieważ to wszystko wynika od tego, że on robił wielkie rzeźby, dźwigał, ciągle schylony, pochylony, zaniedbał ten kręgosłup. Malował na wózku, siedział na wózku, miał takie wielkie płótno. Na takim długim kiju miał pędzel i takie trochę w stylu japońskim, ale świetne rzeczy. Do końca malował i jeszcze i w pewnym momencie no, przyszedł na niego czas, tak jak na każdego przychodzi. Więc ja uważam, że moim takim zasadniczym celem w życiu zawsze była praca i tak zostanie. Jeżeli się doczekamy tego, że nic się złego nie stanie, to pewnie myślę, że nie zrezygnuję jednak z tych komiksów całkowicie, tak jak sobie przysięgałem, że będę tylko i wyłącznie malował. Dzielę teraz po prostu czas. Nie mam podzielnej uwagi, nie potrafię wymyślać komiksu i w tym czasie tworzyć obrazu. Dla mnie trochę tworzenie obrazu to jest jak komponowanie na fortepianie. Często podchodzę, mam długo bardzo myślę, 2-3 tygodnie. Nie wszystko. Na moich obrazach, których namalowałem teraz około 150, myślę, że nie wstydziłbym się pokazać 60. Wiele nie udaje się, niektóre rzeczy, ale to przypomina trochę takie improwizacje. Czasami jest plan i długo się o nim myśli i podchodzi się i się nie sprawdza. Czasami jest tak, że no jest obraz. Jakiś jest. Powstał sam. Ale mnie nie daje on spokoju i po półtora roku wyjmuję go i go niszczę. W sensie takim, że mam wielki kłopot, bo ponieważ robię konstrukcje wystające, klejem polistyrenowym klejone i naklejone na cieńkie płótno na Blade Ramie. Nie chcesz zniszczyć płótna. Tak jest. I pilarką muszę tak trafić, żeby wyciąć elementy, które... Ratuje mnie tylko to, że rozpuszczalnikiem jest spirytus w tym kleju. Czy to jest ratunek? Może jest. Ja nie piję teraz. Ja mam do powiedzenia jeszcze jakby taką jedną rzecz, która chyba dotyczy wszystkich, którzy czytali twoje komiksy, czytają twoje komiksy. Coś, co uderzyło mnie całkiem niedawno, bo wszystkie plansze, które stworzyłeś i z Orient Manem, z Bąbelkiem i Kudłaczkiem, z Diplodokiem, z Hokusem Pokusem, nie były tylko historie, tylko jednocześnie pisząc i przedstawiając historię, ty wywlekałeś na wierzch całą mechanikę, którą rządzi się komiks. Czyli to, że postaci podróżują pomiędzy kadrami dosłownie w ramkach, to, że wiedzą, że są narysowane i jakby potrafią z tego korzystać w różnoraki sposób, to co teraz nazywamy przebiciem tak zwanej czwartej ściany, że jakby wszystkim nam, czytelnikom, jakby uświadomiłeś nie tylko to, jak komiks jest świetną rzeczą, to jest telewizja w twojej głowie, czytasz i masz telewizję w twojej głowie, ale oprócz tego pokazałeś, jakimi prawidłami sam komiks się rządzi. I ja jestem bardzo ciekaw, czy ty to zrobiłeś specjalnie nam wszystkim? Ja myślę, że po pierwsze tak,
bardzo dużo rzeczy robiłem intuicyjnie, bo nie miałem za bardzo możliwości. Właśnie o tą intuicję mi chodzi, jakby skąd to się wzięło, bo dopiero teraz mamy, prawda, Deadpoola w kinach, drugą część, i wcześniej Deadpool od 10-15 lat jest w komiksie amerykańskim. To jest postać, która przebija czwartą ścianę, wie, że jest narysowana. Jakby my to mieliśmy o wiele, wiele wcześniej i w o wiele bogatszy sposób. Wydaje mi się też, że jakby na to nie patrzeć, miało na to wpływ moje wykształcenie plastyczne, ponieważ ja na Akademii Sztuk Pięknych, oprócz malarstwa, miałem tak, ilustracje u Szancera, plakat u Tomaszewskiego, typografię u Mroszczaka, kompozycje, osobna była, zajęcia były z kompozycji. Osobno były zajęcia z rzeźby. Mi się wydaje, że to wszystko razem pomagało mi zupełnie inaczej widzieć pewne rzeczy. Początkowo człowiek się oczywiście trzymał jakichś tak kwadracików, ale już na przykład teraz w tym, co rysuję, to już sobie zupełnie popuściłem. Robię całą planszę, gdzie tam, prawda, wszystko się dzieje w różnych regionach i tam w tych różnych regionach przecinam czasami, żeby oddzielić, a czasami nie. Odbywają się różne akcje. Chciałem pokazać jakieś takie bogactwo przyrody właśnie. Zależało mi bardzo na grafice, pokazania grafiki jakiejś w tym wszystkim. Bardzo. Stąd to może ta zmiana stylu, a ten bardziej drapieżny taki. To znaczy nie wiem, czy to się... Ja ciągle uważam, że ja ciągle jednak mam ogromne braki, jeżeli chodzi, albo brakuje mi cierpliwości, żeby tak jakoś dopracować pewne rzeczy. I stąd na przykład przy malowaniu abstrakcji ja sobie mogę pozwolić, a tutaj się nie mogę czasami opanować, bo ciągnie mnie akcja, ciągnie mnie cała sytuacja, która się tam odbywa na tej planszy. Większą uwagę przywiązuję wtedy do szczegółu. Ale mam również takie plansze w tej chwili naszkicowane, gdzie tam po prostu jest tak narąbane dużo różnych rzeczy, że mnie się to tak nie zdarzało, powiem szczerze. Znaczy, zawsze byłeś ornamentyczny, szczerze mówiąc, tak. Znaczy ornamentowy. Zawsze było dużo tego szczegółu i mówisz, że jest jeszcze więcej teraz. Tak jest. Okay. Także ja mówię, psychiatra mógłby powiedzieć to, dlaczego taka ucieczka... Może to jest ten słynny trans rysownika, o którym się mówi, że kiedy rysownik wpada w pewien taki stan, gdzie już nie kontroluje tego, ile linii stawia, ani jakie kształty tworzy, bo jest to już poza rysownikiem, to już tworzy jego jakaś tam głębsza, czy jakaś inna świadomość ukryta w nim. No być może. Ja jestem taką osobą, w sumie może ludzie, niektórzy myślą sobie, że tak, no... że może ja jestem zarozumiały, bo ja nie chcę podpisać, bo ja mówię, słuchajcie, nie mogę podpisywać, bo nie mogę siedzieć długo. Przygotowałem sobie tutaj takie naklejeczki, żeby tylko przykleić naklejeczki z bohaterami i żeby złożyć podpis. Nie mogę długo... Ja jestem dosyć osobą wycofaną, natomiast jestem dosyć życzliwy i muszę powiedzieć, że... Każdego tygodnia, każdego miesiąca wyjeżdżają ode mnie albumy na mój koszt. Ktoś mnie prosi o to, żeby albo wspomóc tam jakąś licytację na chorych, albo wie pan, nie mam pieniędzy, a chciałbym mieć ten album. I ja trochę się spieniam czasami, a potem wysyłam. W tej chwili generalnie rzecz biorąc, jeszcze 2 lata temu pływałem w jeziorze po 3 kilometry, 3 razy dziennie, z tymi nogami. A w tej chwili to mi stawia największy opór i przy takim życzliwym wsparciu, bo ja widzę jednak, co się dzieje, że jak pokazuję obrazy na Facebooku, to mam 200 polubień obrazu, głównie z zagranicy. Jak pokazuję, że tam siadłem do rysowania, mam 400 polubień, bo robię, czyli ci moi fani komiksowi, oni ciągle gdzieś są przy mnie. No ja mogę mieć tylko wyrzuty sumienia, że ja się teraz tak już nie udzielam
jak się udzielałem, no nie potrafię 8 godzin siedzieć, podpisywać, że się wykręcam z różnych rzeczy albo nie odpisuję na pewne listy, no po prostu to takie życie jest, no taki mam problem. I mówi to człowiek, który siedzi tutaj, a za tydzień będzie na festiwalu komiksowa Warszawa, więc to nie jest tak do końca. Czasami zdarza się, że jest jakaś kumulacja tych spotkań z tobą. No tak, ale to powiedział mi pan, bardzo miły pan, który mnie przekonał, że wie pan, dawno pana nie było, tutaj ciągle ci sami występują, to może tym razem dla odmiany pan by wystąpił, no może by wystąpił, no wiesz. Kupiłem sobie odpowiedni strój na wygodne to, buty. Na ten. Dzisiaj założyłem tylko żółte skarpetki i to. Doskonale. Ale tam was zaskoczę. Żebyśmy może nie zamęcili. No właśnie, czy może macie pytania jakieś w ogóle do Tadeusza? To jest bardzo rzadka okazja, żeby podpytać się o coś. Ja widzę też Michała, który tam... Nie wiem, czy ty pilnujesz czasu już? Czy jesteś po prostu... Mamy 10 minut, świetnie. No to siadaj, słuchaj. Jest mikrofon tutaj. Michała. O, jest, słyszę, okej. Okay. Ja będę po prostu z mikrofonem biegał, tak żebyście nie musieli. Nie, jest okej. Okay. Pytania? Kto pieczy? Panie Tadeuszu, nie wiem, może to będzie troszkę kontrowersyjne pytanie, nie jestem pewien. Dobrych kilka lat temu wrócił pan na jedną okazję do rysowania Bąbelka i Fruwaczka. Ukazał się taki album o limitowanym nakładzie. Bardzo ekskluzywny, niestety nie miałem okazji go kupić i pewnie wielu pana fanów również nie. Nurtuje mnie po prostu, czy kiedykolwiek ukaże się to w jakiejś może mniej wyjątkowej formie, choćby w formie elektronicznej. Czy to kiedykolwiek będzie dostępne? Jak pan myśli? Ja panu coś powiem. Ja jak drukowałem ten album, bo to było za moje pieniądze ten album był wydawany, tylko ze względu na płacenie podatków wziął to na siebie Kaczanowski, żeby oficjalnie było, że on płaci. I przez niego jak gdyby to przechodziło, potem do mnie i tak takie było. W każdym razie, w momencie, kiedy zadrukowałem te 550 egzemplarzy, to drukarnia zadała, nie wiem, po 9 czy po 10 zł za egzemplarz. Bo wiadomo, że ja tam potem doklejałem, robiłem różne rzeczy, jeszcze własną obróbkę robiłem. To drukarnia zadała mi podchwytliwe pytanie, proszę pana, mamy tutaj wszystko na maszynach i tak nam szkoda to zdjąć. Wydrukowalibyśmy panu, ile pan by chciał, po 3,50. Ja powiedziałem, no tak, no to słuchajcie, może przyjdzie, że z drukarni będą zniszczone jakieś egzemplarze. I zamówiłem 50 egzemplarzy, które u mnie, no już nie 50, ale stoją na półce i ciągle są jeszcze do nabycia. Ja od czasu do czasu, jak widzę, że ktoś sprzedaje na Allegro za 1000 zł, to ja sprzedaję za 25% tej ceny. I jak ktoś do mnie napisał, że wie pan, chciałbym mieć i ten, no to ja mówię, proszę bardzo, wyjmuję z półki. Także te albumy jeszcze, specjalnie je oznaczam, bo one nie są już numerowane. Zacząłem nawet robić takie rysuneczki, troszkę drożej sprzedawałem, ale nie po 1000 zł. Rysuneczki z kadrami z tego komiksu, tylko większe przekopiowywałem. I miałem ostatnio taki numer, że wstawiłem 10 tych albumów i kupiła jedna osoba, czyli kupiła osoba na handel. To następnym razem zrobiłem tak, że wystawiłem 4 albumy i każdy na osobnej licytacji też kupiła ta sama osoba na handel. Także ten album jeszcze nie jest taki stracony, natomiast generalnie, czy się ukaże kiedyś w takiej wersji, która byłaby no, mniej ekskluzywna, czy też jakby bardziej dostępna? No oczywiście, że ja tak, przede wszystkim nikomu niczego nie zabraniam. Ja nie mam takiego zwyczaju, że ostatnio się dyskusja na Facebooku wywołała, bo ktoś umieścił mój rysunek na swoim portalu. I ktoś się odezwał, może słusznie, bo tak powinno może być. A czy zawiadomiliście, czy podpisaliście autora? Ja się w ogóle nic nie odzywałem, nie miałem nic do tego. I ta dyskusja tam między tymi dwoma osobami zamieniła się w awanturę. A to jest internet. No i ja po prostu napisałem, słuchajcie, dajcie spokój, kurde, bo nie ma o czym mówić, jest wszystko okej, jest wszystko w porządku. Więc
Są takie portale, które moje komiksy po prostu w formie PDF-ów drukuje. Jest taki portal. Znaczy, jakiś. Ja nie wiem, czy w sklepie CD Projektu nie ma cyfrowych wersji komiksów Tadeusza, ale to ja nie dam sobie głowy za to uciąć. I nie wiem, czy akurat ten wątpię. Natomiast to zapraszam, jakby coś, to ja mam taki komiks do sprzedania. Jeszcze tylko powiem, że jeżeli chodzi o ilość tych komiksów, którą ja zrobiłem, bo wydaje się, że ja w ciągu mojego życia niedużo zrobiłem i miałem długie przerwy. Wracałem wtedy, kiedy nagle mi ochota wracała. Jestem w tej lepszej sytuacji, że jak jest nawet bardzo dobry rysownik, a nie ma scenarzysty, no to niestety koniec jest z rysowaniem. Może być świetnym rysownikiem, ale nic nie... Ja mogę sobie o tak o nagle coś wymyślić, że będę rysować i sobie narysuję. Więc generalnie rzecz biorąc uważam, że jestem związany takimi prywatnymi umowami. Jak napisałem, że twój Dobani będzie wydany w 550 egzemplarzy i niewznowiony, to dotrzymuję tego słowa. Ukradziono mi 50 egzemplarzy, które były sprzedawane na Allegro przez księgarnię, jedną w Katowicach czy gdzieś. Kiedy ja do nich napisałem, że to są kradzione, to mi powiedzieli, czy pan nas zamierza szantażować i że, prawda, pójdą z tym do prokuratora. Ja po prostu nie mam zdrowia na przypychanki z kimkolwiek. Absolutnie. Nie, dziękuję. Natomiast być może, no musiałbym to porozumieć może w jakiejś innej formie, może w jakimś zbiorczym albumie, gdyby się można było połączyć na przykład dwa albumy limitowane albo jeszcze z czymś, to może by nie zrobiłbym krzywdy tym, którzy kupowali kiedyś ten album za jedyne 145 zł. Był wyposażony w płytę, w oryginalny rysunek Świat Młodych albo szkic. Na płycie była tam ten nerwosolek. No właśnie animacja była na płycie. Taka. Ta animacja była taka, proszę Państwa, że Bielsko-Biała chciała ze mną nawiązać współpracę, ale chciała, tak jak od Bolka Lolka, nabyć ode mnie prawa do wszystkiego. Znaczy, żebym ja już nie miał praw do tych postaci. I dlatego ta praca się skończyła. Ten film zrobił młody człowiek po filmówce, po Akademii Sztuk Pięknych. Sam wszystko narysował. Ja tam nie miałem żadnego wkładu. Te filmy miały po 25 minut. Właśnie one były całkiem długie, szczerze mówiąc, jak na tak. pracę jednego człowieka, ale tak. że nam naprawdę mało osób przy tym pracowało, to prawda. I w momencie, kiedy ja chciałem do tej płyty kupić licencję od Bielsko-Białej, to oni bardzo chętnie ode mnie pieniądze wzięli, ale oryginału nie mogli znaleźć podobno. I ten człowiek dał mi po prostu skopiowany na kasecie wideo z ręki, napisany tak. na ścianie, dlatego on tak wygląda, jak wygląda. I przerobił mi to na płytę Mateusz Szlachtyc, żeby to się nadawało do MPG, czy tam coś, żeby to było. Znaczy, analogowy sygnał musiał być przerobiony na cyfrowy, więc... W każdym tak. razie to wydanie tego twoja, na pewno ci, którzy to kupili i którzy to mają i był wyposażony tam i indywidualnie była były ich nazwiska na końcu wymienione. Każdy mógł przysłać rysuneczek swój albo zdjęcie dziecka. Wyklejki wewnątrz były. Każdy miał prawo i ja to wydrukowałem. Tak, to był album, który powstał przez właśnie zbiórkę pieniędzy na jakiś czas, zanim powstały crowdfundingowe serwisy. Jeszcze nie było żadnych crowdfundingów. Ja po prostu, kiedy odmówiono mi współpracy w Egmondzie, usłyszałem, że Baranowski będzie się trzymał mojej klamki, dopóki go nie wpuszczę, to powiedziałem taki wał. I postanowiłem, że napiszę do fanów, czy taki pomysł by odpalił. I on odpalił. Ja oczywiście nie zrobiłem na tym żadnego majątku, bo założyłem wydawnictwo jednorazowe, zatrudniłem księgowego na ten jeden album. W każdym razie było to jakieś wtedy wydarzenie, bo takiego czegoś nie było. To prawda, to był pierwszy raz. Pierwszy raz, tak.
a potem już poszło. No zgadza się. Znaczy, powstały specjalne miejsca w sieci po prostu na robienie projektów, ale Tadeusza był pierwszy, komiksowy pierwszy. Mamy dwie minuty, także może jedno pytanie i krótka odpowiedź. Tam pani jedna chciała coś do mnie. Oczywiście. Ja może podejdę do pani. Już jeszcze bym pan odpowiedział, ale chciałam zapytać, jakie pan ma zdanie na temat właśnie animowanych wersji swoich komiksów, może gier, czy coś takiego byłby pan w stanie przyjąć, gdyby była propozycja? Proszę pani, więc zacznę od tych gier, że nigdy nie miałem na to czasu. Po prostu zwyczajnie nie miałem na to czasu. Nie miałem dostępu tak jakoś do tych gier. Naprawdę miałem bardzo trudne momenty w swoim życiu. Więc miałem jakąś jedną taką grę, która tylko działała w starych komputerach i tam czasami do niej wracałem. Dzisiaj się troszkę pogubiłem między tym... A gra na podstawie twoich komiksów? Słucham? Gra na podstawie twoich komiksów. No, nikt nie proponował. No właśnie, dlaczego? To jest chyba najlepsze miejsce, żeby pogadać z Tadeuszem na ten temat. To znaczy, wziął się za to taki chłopiec, który ma 16 lat i robi to jako swoje zadanie w liceum. Robi to bardzo sprytnie, ja to pokazywałem na Facebooku. Natomiast to było pytanie dotyczące gier, a drugie było co? Animacja. Animacja. Jeśli chodzi o animację, no to tak, animacja jest robiona, Boże mój, żebym ja tak umiał rysować. Jak oni to robią? Natomiast jeśli chodzi o kwestię scenariusza, no ciężko było wyciągnąć z Podróży Smokiem Diplodokiem, która jest dosyć prostą historyjką, nieskomplikowaną, wyciągnąć z tego film animowany pełnometrażowy. No, ale to się dzieje. No i trzeba było najpierw tu, potem trzeba było sięgnąć do Nerwosolka, potem trzeba było jeszcze gdzieś poszukać, żeby ten film zrobić, zrezygnować z różnych rzeczy. Nie jest prawdą, że moje komiksy nie są przetłumaczalne. Po prostu nikt się tym nie zajmuje. Jeżeli ktoś zajmuje się wielką literaturą i ja się do niego zwracałem, żeby mi przetłumaczył, a on powiedział, że on się komiksami nie będzie zajmował, bo prawda, komiks, no to wiadomo. Jak się coś depercjonuje, to się mówi, to takie komiksowe jest, prawda? Nie, to takie... Nie jest to taka książka do końca literatura, bo ona jest taka komiksowa. Były takie próby, bo to powinien wziąć wydawca na siebie, że szuka takiego człowieka, płaci mu, bo nikt nie chce robić za darmo, rozsuwać jakieś wielkie przed nim, że może to pójdzie na świat, może to się sprzeda, na przykład w Chinach, powiedzmy. Ale nikt takich działań nie podejmuje zupełnie, całkowicie. No. Ja nie mówię, że to, że skarżysz się, że to do mnie. Miałem człowieka w Instytucie Francuskim, brata zmarłego reżysera Żółewskiego. Ja się uczyłem tam francuskiego, ciągle bezskutecznie. I on mi tłumaczył do Tintina te moje komiksy i szło bez jak burza. W ogóle nie było żadnego problemu. W momencie, kiedy tylko literówki mi poprawiali i przecinki, jak przynosiłem swoje plansze. Czyli to jest do pokonania, natomiast no, nasza rzeczywistość powoduje to, że po prostu pieniądz, różne utrudnienia, jakie my mamy, bo my ciągle nie jesteśmy w normalnym kraju, że Humanorg wziął sobie na garb niezłego grzyba i wydaje mi się, że teraz mamy mieć w czerwcu spotkanie takie u mnie, gdzie reżyser... jeszcze raz tam opowie o różnych rzeczach. Ja nie wiem, chcemy też pokazać bardzo dużo rzeczy nie widziałeś. No nie widziałem dużo rzeczy. Co ostatnio powstało, więc chcemy też pokazać. Mam takie zdjęcie zrobione, byłem tam w wytwórni, gdzie wisi 100 tysięcy karteczek z kadrami storyboardy. 100 tysięcy na... No nieprawdopodobnie... Jak... Jest więcej już. Albo i więcej. Jest więcej. Może nie do końca tak wszędzie będę odnaleziony ja jako ja. Dla mnie to jest oczywiście duża, duża przyjemność i satysfakcja. Do tej pory filmy się nie sprawdzały. Wiem, że teraz Humanorg bierze się za Christę podobno. Nie my. To jest Ego Films. Inne studio będzie produkowało. No i myślę, że tam będzie dużo prościej niż ze mną, bo jednak tam są
historyjki, które się ciągną w jakieś opowieści, więc myślę, że to będzie dużo prościej. Wytwórnia jest, ma takich fachowców, że na pewno ten film, bo już jeden film z Christą był chyba. Jeden filmik był animowany. Tak, słyszałem złe opinie. Ja myślę, że tak jak wszędzie, ludzie będą, jedni będą zadowoleni, że w ogóle się ukazało. Ja będę zadowolony jako autor, że ktoś się mną zainteresował. Będzie cała grupa ludzi rozczarowanych, natomiast na pewno nie ze scenografią i rysunkami. Tadeuszu, jest zabójcza jest. Tadeuszu, kończymy. Już czas nas pogonił. Ja chcę tylko zapewnić ciebie, znaczy chciałbym zapewnić o jednej rzeczy, że na pewno jeśli powstanie film Diplodok, a powstanie, to będzie tam bardzo dużo z ciebie. Tak, żeby kolejne pokolenia mogły śledzić to, co wymyśliłeś dla nas wszystkich, jakie światy stworzyłeś po prostu. Dzięki wielkie. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo. Za cierpliwość. Brawa, dzięki. Super.